Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Arkadiusz Błaszczyk, dzień dobry. Słuchacie Państwo radia dla Ciebie. Na zegarze 9:10, więc czas na magazyn sportowy, na który jak co piątek zapraszam wspólnie z byłym reprezentantem Polski, mistrzem Polski z Legią Warszawa, Tomaszem Sołkowskim. Cześć Tomku. Witam Cię Arku, dzień dobry Państwu. Nie będziemy dziś sami. Już za chwilę połączymy się z Maciejem Żurawskim, z którym pomówimy o wczorajszym meczu Lecha Poznań w Lidze Europy, a później po 9:30 będzie więcej o 8 kolejce Ekstraklasy, którą rozpocznie dzisiejszy mecz Piasta Gliwice z Wisłą Płock, chociaż my skupimy się bardziej na jutrzejszym spotkaniu Pogoni Szczecin z Legią Warszawa. Naszym gościem będzie kapitan Legii, były kapitan Legii oczywiście, Iwica Wrdoljak, a naszym słuchaczom przypominam, że magazyn można również oglądać na stronach rdc.pl, tvpsport.pl oraz na Facebooku TVP Sport. Właśnie tam czekamy na Wasze pytania do naszych gości. Polecamy oficjalny kanał TVP Sport na Facebooku. Tomku, wracamy do wczorajszego meczu Lecha Poznań. Przegrana co prawda z Benfiką 2-4, ale trzeba przyznać, że Lech i słusznie zebrał za ten mecz sporo pochwał. Tak, przyzwyczaił nas Lech do właśnie w eliminacjach Ligi Europy, do efektownych rozgrywania spotkania z rozmachem. Oczywiście ci przeciwnicy nie byli z takiej półki jak można powiedzieć Benfica, która rywalizowała i w Lidze Mistrzów, i w Lidze Portugalskiej zdobywała mistrzostwo. I to właśnie to spotkanie pokazało taki obraz, że Lech potrafi się utrzymywać przy piłce, był godnym przeciwnikiem w tym spotkaniu, no ale to nie wystarczyło, bo też trzeba umieć jeszcze bronić, a w tym momencie no wiemy, że Lech stracił 4 bramki i to pokazało, że Lech w defensywie został obnażony przez Benficę. Tak, to prawda, ale trzeba przyznać, co też się rzuca w oczy, że Lech jest w miarę konsekwentny, czyli stara się nam prezentować to, co pokazywał nam w europejskich pucharach, w eliminacjach do Ligi Europy, czyli otwarta, ofensywna piłka i to nieważne, czy grają z Charleroi, czy z gorszym zespołem, czy przyjeżdża właśnie jak wczoraj Benfica. I czy nawet jak przegrywają spotkanie, bo tak się zaczęło już. Jedna z pierwszych akcji, rzut karny i to właśnie też tak patrzyłem na to, jak to dalej się ten mecz potoczy i fajnie się potoczył w sensie takim, że Lech odpowiedział szybko. Popatrzymy na statystyki i to też nie odbiegały. Mała ilość na korzyść Benfiki pod względem utrzymywania się przy piłce i właśnie to możemy się cieszyć z tego powodu i z sytuacji, które sobie stworzył, wypracował sobie Lech i Kamiński, już będziemy mówili Moder, czy Puchacz, czy później Marchwiński, który dał zmianę, no to pokazuje, że Lech ma wychowanków i to spotkanie no, gwarantuje dalsze emocje w dalszej fazie Ligi Europy. Tomku, łączymy się zgodnie z obietnicą z naszym pierwszym gościem, 5-krotny mistrz Polski, 2-krotny król strzelców Ekstraklasy, Maciej Żurawski. Dzień dobry Maćku, cześć, kłaniamy się z Tomkiem Sokołowskim. Dzień dobry, cześć, witam cześć, was. Cześć. Samego rana. Cześć. Piękny poranek, urodzony w Poznaniu i były piłkarz m.in. Lecha Poznań. Przypomnijmy, Kolejosz w pierwszym meczu Ligi Europy przegrał wczoraj z Benficą 2-4, ale zaprezentował się z dobrej strony i tak właśnie chciałem zapytać, czy bardziej duma, bo Lech postawił się bardzo poważnej europejskiej firmie, czy jednak rozczarowanie, bo 0 punktów. Pewnie odczucia w większości są podobne. Jest to taki trudny mecz do jednoznacznego ocenienia, bo z jednej strony faktycznie gra, która w wielu fragmentach mogła się podobać, natomiast no, porażka. No, nigdy z porażki się nie można cieszyć, obojętnie z kim się gra, bo to byśmy trochę się zachowali nie tak, jak powinniśmy, gdybyśmy powiedzieli, że jest fajnie, jest super, przegraliśmy, ale świetna gra. No, mówię, no, nigdy to w ten jednoznacznie nie można tego cenić. Natomiast jest wiele rzeczy, które były dobre i powiem szczerze, że ja jestem taki zbudowany tym meczem w kontekście gry Lecha, w kontekście kolejnych spotkań, które rozegrają w Lidze Europy. Tak pokrótce bym powiedział.
Ale to cieszy mnie ta opinia, bo przeglądałem sobie wczoraj po meczu Twittera i widzę same takie euforyczne komentarze, jakby Lech już gdzieś był w finale Ligi Mistrzów co najmniej, więc troszeczkę spokojnie jednak. Jeśli Lech przegra kolejny mecz, to mimo że w dobrym stylu, to już nie będzie tak wesoło. Tomku, też zwracam się do ciebie. Wiesz co, ja też nie styl, oczywiście jest ważne, żeby poszło i fajnie grasz efektownie i wygrywasz, to by cię cieszyło, ale nikt nie lubi przegrywać i Maciej chyba też to potwierdzi, że nawet jak grasz efektownie i przeciwstawisz się Benfice, to chciałbyś odnieść wynik, a później jak patrzysz na to całościowo, na ten obraz, że nie byłem gorszym zespołem, ale zabrakło takich detali, takich, które no właśnie, czy to doświadczenie powiemy, czy większe umiejętności, mówimy tu o Benfice, tych zawodników, że oni przechylili na swoją szalę. A no właśnie, a tutaj nie chcemy, żeby Lech był jakby dostarczycielem i tutaj no takim, który rozdaje punkty, a powinien też zbierać te punkty, bo nie jest powiedziane, żeby nie miał szans wyjścia z tej grupy. A jak będzie właśnie w ten sposób rozgrywał spotkania, no to może czegoś im zabraknąć, a jak się przeciwstawiasz takiej firmie jak Benfica i tyle stwarza sytuacji, grasz równo mecz, no to mówisz, dlaczego mam nie powalczyć o coś więcej? Bo mamy nadzieję, że Lech ma taką ambicję, żeby powalczyć o wyjście z grupy, słuchając trenera, który tam spokojnie, panowie, jednak chłodnym okiem na to patrzy, chyba tak faktycznie jest i honorowe porażki go nie zadowalają. Pytanie też do Macieja Żurawskiego. Pytałem też Tomka na początku o ten styl Lecha, który właściwie powtarza to, co robił w eliminacjach, czyli odważnie, ofensywnie. I tak patrzymy na wczorajszy mecz, to wcale nie była jakaś taka misja samobójcza. Oni zagrali w otwarte karty z tą Benficą, ale tak naprawdę to o losach meczu przesądziły indywidualności, indywidualne błędy, czy po prostu wyższa klasa, szczególnie w ofensywie Benfiki. Znaczy, cieszę przede wszystkim fakt, że faktycznie Lech kontynuuje ten swój styl, który prezentował w poprzednich spotkaniach. Czyli gra bardzo otwarta, bardzo ofensywna, raczej nastawiona na kreowanie sytuacji, na zdobywanie bramek. Cieszy też to, że w składzie Lecha znowu kilku zawodników bardzo młodych, przede wszystkim też Polaków, którzy zagrali znowu bez kompleksów na tle, jakby nie powiedzieć, silnego rywala, który jeszcze niedawno przecież myślał o grze w Lidze Mistrzów tak naprawdę, a nie w Lidze Europy, a teraz myśli nie tylko o grze w grupie, o wyjściu z niej, ale po prostu o dojściu do finału i wygraniu tej ligi. Także biorąc to pod uwagę, to faktycznie to, co zaprezentował Lech Poznań, to z tego należy się cieszyć. I oczywiście można mówić, że a gdyby Lech wykorzystał swoje sytuacje, gdyby Vertonghen dostał czerwoną kartkę. Otrzymał czerwoną kartkę, którą powinien dostać, to może Lech by zremisował, a może by wygrał. No tak, ale przecież to się nie wydarzyło. Lech tych sytuacji nie wykorzystał. Czerwona kartka nie została pokazana. A Benfica też miała jeszcze więcej swoich sytuacji, więc można też się zastanowić, a gdyby Benfica wykorzystała ich jeszcze więcej, to mogłyby być na przykład, nie wiem, 6-4. Więc no to są takie, mówię, teorie, które o których można teraz rozmawiać, ale też nie można mówić, że gdyby Lech to wszystko zrobił, to by wygrał to spotkanie, bo faktycznie Benfica w tym spotkaniu no, była jednak lepsza o jakość. W tych sytuacjach, które miała, w tych bramkach, które strzelała, w rozgrywaniu piłki, zwłaszcza przed 16 metrem, to widać było, że ona w tym dużym zagęszczeniu, jakie było, ona sobie bardzo dobrze radzi i te sytuacje, mimo tego zagęszczenia, mimo że Lech wydawało się, że był dosyć blisko zawodnika, to potem finalnie okazywało się, że jednak trochę te odległości były jeszcze za duże. We wcześniejszych spotkaniach oprócz Isaka to jeszcze Tiba był takim motorem napędowym w tych poczynaniach, bo on i asystował i zdobywał bramki. No w tym spotkaniu to można powiedzieć, to Isak wziął na siebie i tu chyba zabrakło takiego jeszcze jednej osoby, która by gdzieś miała większy udział przy tych bramkach. Nie wiem, Maciej, czy się ze mną zgodzisz. Wiesz co, ja nawet bym poszedł trochę dalej, że dla mnie
tym środku pola, to Tiba to w ogóle dla mnie zawodnik, który zagrał chyba najgorsze spotkanie z tych ostatnich w Lidze Europy. Tylko że jak patrzysz na statystyki, to powiem tutaj na przykład za przeglądem sportowym Tiba i Ramirez, do którego też jak patrzyłem miał kilka takich strat niepotrzebnych w środkowej strefie, że oni mieli po 4 kluczowe podania. No to też pokazuje, że byli gdzieś w tej ofensywie, tylko tego później się jakby nie przełożyło na takie sytuacje. Klarowne. Myślę, że Ramirez ten występ jakby nie żeby ogólnie mówić, że był słaby, ale wydaje, że Ramirez akurat ten występ miał bardzo nierówny. Że miał dobrych momentów, ale przeplatał je takimi momentami, że go nie było, był schowany. I też wydaje mi się, że tak jak Ramirez często uczestniczy w ofensywie i bardziej pomagał, Tiba również. To tutaj tej gry w ofensywie akurat z ich strony za dużo nie było. A bardziej natomiast... nie wiesz, czy Moder takim nie był zawodnikiem, tak, który właśnie rzucił się bardziej? Moder starał się nadrabiać za wszystkich, za tą całą dwójkę. Bo ja słyszałem w tym komentarzu nawet w tym meczu, że Moder i podawał, i strzelał, i odbierał piłki, i gdzieś nawet był w bocznych strefach, dośrodkował. Także robił robotę za innych zawodników. Natomiast no faktycznie mimo to no ta dwójka Tiba i Ramirez wydaje mi się, że jednak w tej ofensywie we wcześniejszych spotkaniach więcej dawali i przez to też Ishak był trochę mniej osamotniony. Czy na przykład to, że Lecha nie było przez około 5 lat w europejskich pucharach, czy możemy nawet po tym spotkaniu, czy we wcześniejszych meczach Ligi Europy, jak już awansowali do tej grupy, możemy mówić, więcej oczekiwać możemy, czy na razie tak patrzymy i spokojnie na te kolejne spotkania, czy więcej musimy oczekiwać od nich? Znaczy ja myślę, że przede wszystkim po tej grze, którą zobaczyliśmy, oczywiście no, błędy trzeba wyeliminować, bo wiemy, że też były rzeczy, które indywidualne błędy, które się wydarzyły w obronie. Tak samo też wydaje mi się zmiennicy, zwłaszcza Kaczarawa, który wchodzi na boisko, ma sytuację i ja wymagam jednak od napastnika, który powinien być w takim zespole wartościowym zmiennikiem, żeby jednak no, z tej sytuacji, którą miał, żeby przynajmniej trafił bramkę. Mówię o tej pierwszej sytuacji sam na sam, gdzie uważam, że powinien trochę więcej od siebie dać. Ale w kontekście tych kolejnych spotkań w Lidze Europy, to na pewno, mówię, mimo że porażka w tym spotkaniu, to ta gra napawa optymizmem w kontekście jednak myślenia o tym, że można z Rangersami czy Standardem, wiesz, nawiązać na pewno równorzędną walkę i na pewno myśleć o tym, że można w tych spotkaniach zgarnąć pełną pulę. A jak uważasz, czy to nie przypłacą właśnie gry w Lidze Europy, nie przypłacą tego właśnie w naszej ekstraklasie? Tutaj już tak różowo nie jest. To znaczy, ja powiem tak. Jestem pełny obaw, dlatego że nasze zespoły rotują, jakby, trenerzy? Rotują, ale też no, miały problemy z grą na wielu frontach. Natomiast pytanie, czy faktycznie Lech ma tak szeroką kadrę, że jest w stanie sobie spokojnie poradzić, rotować zawodnikami, żeby wszyscy byli na kolejne mecze gotowi w 100%, biorąc pod uwagę również kontuzje oczywiście, jakie też w zespole też są, czy się przytrafiają, bo to też trzeba brać pod uwagę. Natomiast tak ogólnie to wydaje mi się, że piłkarz, który gra mecze co 3 dni, nie powinien mieć problemu ze swoim przygotowaniem teraz w tych czasach, w których żyjemy, gdzie suplementacja jest na wysokim poziomie, gdzie odnowa biologiczna też jest zupełnie na innym poziomie, jak była kilkanaście przecież lat temu, a cała Europa tak naprawdę gra bardzo często co 3 mecze i zawodnicy są gotowi i nie mają z tym problemu przecież.
To tutaj tylko jest jakby pytanie do trenera Żurawia, żeby nie, jak to się mówi, nie eksperymentował, nie szukał, tylko dobór personalny zawodników, bo jak za dużo będzie, to wiemy, że w każdym zespole nie zastąpisz jeden do jednego, czy takiego Modera, czy Ramireza, czy Tibę, czy nawet Kamińskiego, czy już nie mówiąc o Isaku, tak? Jeżeli pójdzie w tą stronę, że to może to dla Lecha, no ja tak uważam, że to może być, no troszeczkę taka, wejdą no w taką, wiesz, będą tracić punkty niepotrzebne, a to później na atmosferę, na wszystkość i będziesz inaczej myślał. Myślę, że to też jest ważna rozmowa z zawodnikami, pytanie do nich, jak się czują, czy są zmęczeni, czy nie są. Zawodnik wydaje mi się, każdy profesjonalny zawodnik przynajmniej, chcę zawsze grać i nigdy nie powiem trenerowi, trener odpuści mi, trenerze, ja dzisiaj sobie odpocznę, nie chcę grać w danym spotkaniu. Raczej zawodnik chce grać, nawet jeśli mecz jest to co trzy dni. Tak, jeszcze panowie, jedno pytanie. Maciej, wspomniałeś, że jest szansa, widzisz szansę, żeby Lech powalczył w tej grupie o wyjście do kolejnej fazy. Wczoraj, przypomnijmy, w tym drugim meczu grupy Lecha Rangers wygrali na wyjeździe ze Standardem Liège 2-0. No i tak sobie jeszcze myślę, no to też będzie piekielnie trudny rywal. Mówi o Rangersach, z którymi zmierzą się w następnym meczu. I tak, jeśli Lech zagra, będzie kontynuował te strategie grania z mocnymi rywalami w otwarte karty, no to może skończyć się tak samo jak z Benfiką, czyli gdzieś tam przeważy ta jakość, te indywidualne umiejętności, czy może Lech zdecyduje się, żeby powalczyć o jakieś punkty, delikatnie przewartościować swoje założenia i jednak zagrać bardziej wyrachowanie z takimi ekipami, żeby jednak powalczyć o punkty kosztem być może stylu w tych meczach. To znaczy, ja myślę, że styl Lecha się nie zmieni i podejście do kolejnych spotkań i ten sposób gry. No tutaj w tym meczu z Benficą tak naprawdę to też nie była taka jakby w pełnym tego słowa otwarta gra, bo jednak Benfica w wielu fragmentach grała bardzo często atakiem pozycyjnym na połowie przeciwnika, więc Lech gdzieś tam delikatnie czasami był taki trochę schowany na własnej połowie. To nie tak, że to była jakaś taka bardzo mocno otwarta gra, wszystko było bardzo mocno rozciągnięte i oba zespoły miały mnóstwo miejsca. Natomiast w kontekście tych kolejnych spotkań to też to będą inne mecze, bo te zespoły też preferują inny styl gry i na pewno nasze zespoły polskie w ogóle nie lubią, jak mają za przeciwnika zespoły, które grają szybką, techniczną piłkę. No, wydaje mi się, że akurat i Rangers, i Standard Liège to też zespoły, które preferują trochę inny styl, trochę lepszy, korzystniejszy dla nas. Ja się cieszę też, że akurat w tym meczu Lecha z Benficą Lech nie stracił tak naprawdę bramki po stałym fragmencie, gdzie mieli z tym problemy ze wcześniejszych spotkań i to była w jakiś sposób ich bolączka. I w kontekście tych kolejnych spotkań w Lidze Europy to myślę, że to jest dobry sygnał, że te stałe fragmenty gry w defensywie wyglądały naprawdę też dobrze. To jeszcze chciałem wspomnieć o jednym piłkarzu. Oczywiście tam na pierwszy plan wysunął się Iszak, strzelec dwóch goli, ale jeszcze trochę więcej o Moderze. Ostatnio, kiedy słyszeliśmy się w magazynie sportowym, sporo ciepłych słów na jego temat, ale od tego czasu sporo się wydarzyło i mecze w kadrze i teraz to spotkanie z Benficą, gdzie faktycznie po tym chłopaku nie widać jakiegoś większego onieśmielenia bez względu na to, z kim gra. Taki bezczelny typ na boisku, tak w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Tak, no myślę, że Moder jest takim piłkarzem mimo młodego wieku już gotowym i to potwierdza w każdym spotkaniu, że on gra cały czas na wysokim poziomie, bardzo równo, nie schodzi z tego poziomu i też po prostu on wychodzi na mecz i pokazuje to, co ma najlepsze i nie boi się tego pokazywać. Ale myślę, że też są kolejni, którzy dali pozytywny sygnał, bo oprócz Kamińskiego, który się rozkręcał i w meczu grał, im dalej, tym lepiej. To też myślę, że świetny występ Skurasia przede wszystkim. No, Puchacz oczywiście
tym razem trochę jakby mniej w ofensywie, ale to z racji tego, że jednak pozycja, na której występował, czyli na lewej obronie, tak, powolutku no, potwierdzała, kończymy. Musi gdzieś tam skupić się bardziej na defensywie. Maciej Żurawski był gościem magazynu sportowego. Pięknie dziękujemy. Dobrego dnia. Dziękuję Macieju. Również, pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć. Słyszymy się w drugiej części magazynu sportowego. Teraz w radiu dla Ciebie wiadomości.